Ponownie proszę pana senatora Andrzeja Matusiewicza o przedstawienie wspólnego sprawozdania dwóch komisji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w przedmiocie tego punktu porządku obrad. Bardzo proszę, panie senatorze. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, w imieniu dwóch dopiero co cytowanych komisji przedstawiam projekt, przy czym dotyczy on trzech wyroków Trybunału Konstytucyjnego, jednak ze sobą powiązanych. Dotyczą one, tak generalnie oceniając, kwestii ustalenia przesłanek ustawowych w zakresie dotyczącym przedłużania tymczasowego aresztowania po wyroku sądu pierwszej instancji, w zakresie odmowy zezwolenia na zapoznanie się z korespondencją tymczasowo aresztowanego czy też oskarżonego obrońcy, czy też innych osób, gdzie te przesłanki ustawowe nie są uregulowane, jak również dotyczący porozumienia się obrońcy z zatrzymanym, gdzie odmowa na porozumienie ze strony prowadzących postępowanie przygotowawcze również nie zawiera, jak do tej pory, w kodeksie postępowania karnego ustawowych przesłanek. I tak dotyczy to, Wysoka Izbo, wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2012 roku, stwierdzającego niezgodność artykułu 263 paragraf 7 ustawy z dnia 16 czerwca KPK z 16 czerwca 1997 roku oczywiście, stwierdzającego niezgodność artykułu 73 paragraf 3 KPK z artykułem 42 ustęp 2 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji i trzeci wyrok z dnia 11 grudnia 2012 stwierdza niezgodność artykułu 245 paragraf 1 z artykułem 42 ustęp 2 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji, czyli w oparciu o wzorce konstytucyjne, zasada proporcjonalności i prawo do obrony, no, zapadły te orzeczenia. Pozwolę tutaj sobie przytoczyć fragmenty uzasadnienia tych orzeczeń, które są zawarte w uzasadnieniu tych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które dopiero co cytowałem. Jeżeli chodzi o ten pierwszy wyrok, który dotyczy artykułu 263 paragraf 7 KPK w zakresie, w jakim nie określa jednoznacznie przesłanek przedłużenia tymczasowego aresztowania po wydaniu przez sąd pierwszej instancji pierwszego wyroku w sprawie, zakwestionowany przepis stanowi, że w przypadku, gdy zachodzi potrzeba stosowania tymczasowego aresztowania po wydaniu pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji, każdorazowo jego przedłużenie może nastąpić na okres dłuższy niż 6 miesięcy. I do tej pory tak było, że sądy posiłkowo stosowały również do tego przedłużenia artykuł 258. paragraf 1 i 3 KPK, który określał przesłanki stosowania tymczasowego aresztu również w takiej sytuacji, gdy miały zapaść no, surowe wyroki, czyli w sprawach o zbrodnie, czyli przestępstwa, w których dolna granica zagrożenia jest 3 lata, lub w sprawach o występki zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat. Naruszało to też konstytucyjną zasadę domniemania niewinności, jak wskazuje tutaj w tym uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny, gdyż mimo tego, że były te areszty przedłużane, to często ten, który był tymczasowo aresztowany, no, nie mógł przewidzieć, kiedy wreszcie ten areszt się skończy. Były to takie odroczenia nieprzewidywalne, związane często z przewlekłością postępowania, no, w poważnych sprawach
jak już wcześniej powiedziałem, zagrożonych powyżej 3 lat. Często były to zorganizowane grupy przestępcze, sprawy o zabójstwa, gdzie jeśli sąd drugiej instancji uchylił wyrok do ponownego rozpoznania, to te przedłużenia miały miejsce i nieraz przez kilka lat, zanim zapadł wyrok karny skazujący, na tych przedłużeniach ten tymczasowy areszt był. A chcę tutaj podkreślić, że warunki osadzenia tymczasowo aresztowanego no, są niejednokrotnie bardziej surowe niż osoby, która już odbywa karę pozbawienia wolności. Tam są ograniczenia dotyczące widzeń z osobami najbliższymi, dotyczące korespondencji. Również wtedy nie są stosowane rygory, które wynikają z przepisów kodeksu karnego wykonawczego. I dlatego w uzasadnieniu Trybunału Konstytucyjnego jest taka sugestia, żeby no wprowadzić określony termin na to. My w tym projekcie ten termin podajemy. Jest to termin 5-letni. Jeśli chodzi o ten drugi wyrok, który dotyczy niekonstytucyjności artykułu 73 paragraf 3 KPK, przez to, że przepis ten nie wskazuje przesłanek, których zaistnienie uprawnia prokuratora do zastrzeżenia kontroli korespondencji podejrzanego z obrońcą. Poddany kognicji Sądu Konstytucyjnego tenże artykuł jest źródłem wyjątku od zasady sformułowanej w artykule 73 paragraf 1 KPK, wedle której oskarżony tymczasowo aresztowany może porozumiewać się ze swym obrońcą podczas nieobecności innych osób oraz korespondencyjnie. Podobne odstępstwo od tej zasady z paragrafu 1 statuuje artykuł 73 paragraf 2 KPK, aczkolwiek na gruncie tego przepisu swoboda porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą może zostać ograniczona przez zastrzeżenie obecności prokuratora lub upoważnionej przez niego osoby jedynie, i to jest sformułowanie, które ma znamiona klauzuli generalnej, jedynie w szczególnie uzasadnionym wypadku. Warto w związku z tym przypomnieć, iż wyrokiem z dnia 17 lutego 2004 roku Trybunał przesądził o zgodności artykułu 73 paragraf 2 KPK z Konstytucją. Trybunał zaznaczył w tamtej sprawie, że zastrzeżenie obecności prokuratora bądź też innej osoby podczas rozmowy podejrzanego tymczasowo aresztowanego z obrońcą może mieć istotne znaczenie we wstępnej fazie postępowania, gdy zachodzi obawa matactwa albo konieczne jest sprowadzenie alibi. Te okoliczności mogą być oceniane zatem jako szczególnie uzasadnione wypadki w rozumieniu artykułu 73 paragraf 2 KPK. I choć pojęcie to może budzić pewne kontrowersje, to bezsporne jest, iż suwerenna decyzja prokuratora o skorzystaniu z możliwości przewidzianej w artykule 73 paragraf 2 KPK musi być oparta na wiedzy o stanie prowadzonego postępowania, a ponadto powinna znajdować wsparcie w dążeniu do realizacji podstawowych zadań postępowania karnego, o których mowa w artykule 2 paragraf 1 KPK, czyli gdzie są określone cele postępowania karnego, czyli doprowadzenie do skazania sprawcy w rozsądnym terminie, to ma się stać i w sposób obiektywny przy rozważeniu wszystkich dowodów za i przeciw. Jeżeli chodzi o trzeci ten wyrok z dnia 11 grudnia 2012, to on stwierdził, że artykuł 245 paragraf 1 KPK jest niekonstytucyjny przez to, że te same wzorce konstytucyjne narusza, czyli prawo do obrony i zasadę proporcjonalności. Artykuł 245 paragraf 1 KPK przewiduje, iż zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem, a także bezpośrednio z nim rozmowę. Zatrzymujący może zastrzec, że będzie przy niej obecny. W odróżnieniu jednak od
wymienionego już artykułu 73 paragraf 2 KPK. Zacytowany wyżej przepis nie odnosi się do podejrzanego, ale do osoby, co do której zachodzi zaledwie uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwa. Ma to dość istotne znaczenie, albowiem przyjmując za punkt wyjścia pogląd, że nie tylko formalne przedstawienie zarzutu decyduje o statusie podejrzanego, lecz już pierwsza czynność organów procesowych skierowana na ściganie określonej osoby czyni ją podmiotem prawa do obrony. Nie sposób racjonalnie uzasadnić, dlaczego w przypadku zatrzymania gwarancja z artykułu 42 ust. 2 Konstytucji podlega dalej idącym ograniczeniom, aniżeli w dalszych fazach postępowania przygotowawczego, w tym zwłaszcza na etapie postępowania w postaci dochodzenia bądź śledztwa. Uzasadnione przypuszczenie, że w porównaniu z dostatecznym podejrzeniem czy dużym prawdopodobieństwem wymaganymi w świetle odpowiednio artykułu 313 paragraf 1 i artykułu 249 paragraf 1 KPK jakościowo słabszą podstawę do ograniczenia praw i wolności jednostki, a nade wszystko jej prawa do obrony. I w cytowanym uzasadnieniu Trybunału Konstytucyjnego powołuje się on również na orzecznictwo w tym zakresie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który na tle artykułu 6 ust. 3 litera C Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności opowiada się za zapewnieniem dostępu prawnika od momentu pierwszego przesłuchania. Ewentualne ograniczenia w tym zakresie dopuszczalne są wyłącznie pod warunkiem istnienia ważnego powodu. I tylko wówczas, gdy z perspektywy całego postępowania nie spowodują naruszenia prawa do rzetelnego procesu. Europejski Trybunał Praw Człowieka konsekwentnie przyjmuje również, że żądający pomocy prawnej nie powinien być poddany czynnościom procesowym do czasu jej uzyskania, a sama możliwość kontaktu z prawnikiem, jak to określa Europejski Trybunał, poza zasięgiem słuchu osoby trzeciej, warunkująca otwartą i szczerą rozmowę, stanowi podstawowy element prawa do obrony. Brak możliwości poufnego porozumiewania się, w tym otrzymywania poufnych poleceń od klienta, powoduje, że pomoc prawna traci dużo ze swej skuteczności. Trybunał Praw Człowieka w szeregu orzeczeniach, między innymi przeciwko Polsce, podnosił, że tutaj nasze prawo wewnętrzne nie ma takich standardów jak w innych krajach europejskich i to orzecznictwo Trybunału Praw Człowieka powinno mieć również zastosowanie w naszym ustawodawstwie karnym, w szczególności w procedurze postępowania karnego. Jeżeli chodzi o konsultacje, to były one również bardzo szerokie, mianowicie w toku prac na etapie komisyjnym zwrócono się do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, Krajowej Rady Prokuratury, Stowarzyszenia Prokuratorów, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa, Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, Stowarzyszenia Sędziów TEMIS, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa oraz Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa poinformowały, że nie zgłaszają uwag do przedstawionego przedłożenia. Z kolei Krajowa Rada Prokuratury powiadomiła Komisję Ustawodawczą, że oceni projekt na posiedzeniu w dniu 20 marca 2013, ale nie wpłynęła opinia od tego podmiotu. Naczelna Rada Adwokacka, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, a także Rzecznik Praw Obywatelskich nie zajęli pisemnego stanowiska w tej sprawie. Natomiast minister sprawiedliwości zauważył, że w Sejmie toczą się prace nad
rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw. Niemniej minister pozytywnie ocenił brzmienie, jakie w odniesieniu do tych przepisów, jak również do artykułu 245 paragraf 1 KPK zaproponowano w projekcie senackim, z wyjątkiem wszak przesłanek zgody prokuratora bezpośrednio przełożonego. Jednocześnie minister sprawiedliwości zgłosił zastrzeżenia w stosunku do brzmienia artykułu 263 paragraf 7 i wskazał, że wobec zawartej w projekcie rządowej propozycji nowelizacji przepisów normujących zagadnienie stosowania środków zapobiegawczych, a w tym tymczasowego aresztowania, uruchamianie odrębnej procedury legislacyjnej celem wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2012 nie wydaje się być celowe. No, analogiczne uwagi, zwłaszcza w odniesieniu do spełnianego już wymogu uzyskania zgody na zastrzeżenie obecności odpowiednio prokuratora bądź innej osoby, wniósł prokurator generalny i jest jeszcze osobne pismo z daty wczorajszej prokuratora generalnego skierowane do przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu w tym zakresie. Jeżeli chodzi o zgodność z prawem Unii Europejskiej, to rozwiązanie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Jednocześnie ja chciałem zgłosić poprawkę do samej nazwy ustawy, aby to była zmiana ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy, a to w związku z tym, że należałoby wprowadzić również w artykule odnośnym w kodeksie karnym wykonawczym, to jest w artykule 215 paragraf 1, również taki zapis, że tymczasowo aresztowany ma prawo do porozumiewania się z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym podczas nieobecności innych osób oraz korespondencyjnie. Jest to przepis analogiczny jak w kodeksie postępowania karnego w tej nowelizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie senatorze.